tradycja na terenie miejscowości Mrzezino, ale również waszej parafii, gdzie jest organizowana motoświeconka. Ja ją pierwszy raz przeżywam, bo jestem tu od lipca, ale to piękna inicjatywa i ważna. Cieszę się, że po prostu można też z uśmiechem, z taką radością przeżywać w tym gronie, a wiemy, że grono motocyklistów to specjalne grono, które bardzo ściśle ze sobą współpracuje i fajnie, że chcą też i przeżywać te tajemnice wiary w ten sposób. Mam nadzieję, że jeszcze to pogłębia jakąś więź między sobą i tu z Kościołem. Staram się być otwarci na różne inicjatywy, tym bardziej, że kiedy są fajne, po prostu. Również wyszedł się ksiądz do motocyklistów, poświęcił ich dary, a za chwilę jeszcze przemarsz, przejazd. Tak, nawet do jednego z koszyków wsiadam, do historycznego motoru. Nawet nie śmiałem, nie mogę za mocno tam pochlapać, żebym miał sucho, jak będę jechał.